Dzień 22. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Ten kwiat Izraela, święty Józef, miał wiarę Abrahama, pobożność Dawida, swojego przodka, mądrość proroków, cierpliwość bardziej heroiczną niż Hiob i Tobiasz, a gorliwość większą niż Eliasz dla chwały Boga. Błogosławiony Gabriel Maria Allegra. Ludzie często mają ogromne problemy w praktykowaniu cnoty cierpliwości. Zachowanie spokoju i ciszy nierzadko stanowi wielkie wyzwanie, gdy znajdziemy się w sytuacji, nad którą nie do końca panujemy. Naprawdę w życiu nazbyt wiele rzeczy poddaje naszą cierpliwość próbie. W epoce postępu technologicznego niemal wszystko w naszym życiu znajduje się dosłownie w zasięgu naszych możliwości. Jedzenie, rozrywka, muzyka i kontakty z innymi są stale dla nas dostępne. Dzięki temu czasem trudno nam na coś czekać i nabywać cnoty cierpliwości. Jeśli jednak chcesz być podobny do świętego Józefa, musisz się tego nauczyć. Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają. Święty Józef jest wzorem cierpliwości. Święty Józef nie miał łatwego życia. Jego misja wymagała długiego czekania. Ponieważ nie towarzyszył Maryi w drodze do domu Elżbiety, musiał czekać aż 3 długie miesiące, aby znów zobaczyć żonę. Kiedy zauważył, że Maryja jest przy nadziei, musiał poczekać, aż Pan wyjawi mu swoje zamiary, co ma zrobić w odpowiedzi na tę cudowną brzemienność. Te wszystkie próby musiały być dla świętego Józefa ogromnym wyzwaniem. Wykorzystał je jako okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości i w świętości. W obu przypadkach osiągnął mistrzostwo. Święty Józef wykazał się heroiczną cierpliwością w Egipcie. Zabrał żonę i nowonarodzone dziecię do kraju o obcej kulturze i religii, w którym posługiwano się nieznanym mu językiem i płacono pieniędzmi, których nie posiadał, a to musiało napełniać jego serce niepokojem. Znalezienie pracy w Egipcie i zapewnienie rodzinie pożywienia i dachu nad głową nie było z pewnością łatwe. Który mąż i ojciec nie byłby się ciągle niepokoił w takich okolicznościach? Święty Józef nie miał pojęcia, jak długo zostaną w Egipcie, a mimo to w każdej sytuacji zachowywał spokój, łagodność, cichość i zawierzał wszystko opatrzności Bożej. Ćwiczenie się w cierpliwości nie oznacza, że człowiek będzie wolny od codziennych, życiowych trosk. Powiedziano nam, że Maria i Józef nie mogli odnaleźć Jezusa w Jerozolimie przez 3 długie dni i szukali ukochanego Syna z wielkim bólem serca. Oni również bardzo się niepokoili, lecz bezgranicznie ufali Bożej opatrzności. Święty Józef wzmocni Twoją cierpliwość i Ty też będziesz doświadczać w życiu wiele trudności, które poddają próbie Twoją miłość i cierpliwość. Czy Ci się to podoba, czy nie, Twoja cierpliwość zostanie sprawdzona. Rzadko kiedy minie dzień, w którym nie dostaniesz szansy ćwiczenia się w cierpliwości. Bóg dopuszcza takie próby, albowiem pragnie, abyśmy wzrastali w cnocie. Możesz się ćwiczyć w cnocie cierpliwości w konkretnej dziedzinie życia, jaką jest okazywanie miłosierdzia innym. Zwłaszcza wtedy, gdy znasz ich wszystkie wady. Święty Józef mieszkał z 2 osobami, które były wcieleniem doskonałości, ale musiał mieć też często do czynienia z niemiłymi i trudnymi ludźmi, pracodawcami, współpracownikami, poborcami podatków, politykami itd. Ty też napotkasz w życiu niemiłych ludzi. W takich sytuacjach naśladuj cierpliwość świętego Józefa. Proś Boga o łaskę kochania swojego bliźniego.
Bądź łagodny, spokojny i miłosierny. W miejscu pracy przebaczaj urazy. Na drodze bądź cierpliwy i uprzejmy. Wobec trudnych członków rodziny i przyjaciół bądź serdeczny i miłosierny. Ćwiczenie się w cierpliwości i miłosierdziu zawsze przynosi dobro. Człowiek, który z miłości jest cierpliwy i miłosierny, zawsze odniesie zwycięstwo w tym życiu albo w następnym. On, święty Józef, zawsze pozostawał niewzruszony, nawet w przeciwnościach losu. Wzorujmy się na tym idealnym przykładzie i nauczmy się zachowywać spokój i pogodę ducha we wszystkich okolicznościach życia. Święty Józef Marello. Kanon rzymski. Papież Jan XXIII, który żywił wielkie nabożeństwo do świętego Józefa, polecił w rzymskim kanonie mszy świętej, tej wiecznej pamiątki odkupienia, wspominać imię Józefa obok imienia Maryi przed apostołami, papieżami i męczennikami. Święty Jan Paweł II. Imię świętego Józefa wprowadzono do kanonu rzymskiego. Co to oznacza? Czy święty Józef jest bronią? No cóż, tak, święty Józef jest wyjątkową, potężną bronią w chrześcijaństwie, ale święty Jan Paweł II mówił o kanonie rzymskim, a nie o rzymskiej armacie. Zastanawiasz się, co to jest kanon rzymski? Kanon rzymski to najstarsza w chrześcijaństwie modlitwa eucharystyczna odmawiana przez celebransa w trakcie mszy świętej. Przez wiele stuleci w rycie rzymskim odmawiano tylko jedną modlitwę eucharystyczną. Po Soborze Watykańskim II, trwającym w latach 1962-1965, Kościół zaczął używać czterech modlitw eucharystycznych, w tym jednej modlitwy eucharystycznej, która zachowała nazwę kanonu rzymskiego. To właśnie do kanonu rzymskiego, pierwszej modlitwy eucharystycznej, święty papież Jan XXIII wprowadził imię świętego Józefa. Będę szczery, aż trudno mi uwierzyć, że imię świętego Józefa pojawiło się w modlitwach mszy świętej dopiero w XX wieku. Doprawdy święty Józef jest zwierciadłem cierpliwości. Niemniej przebieg zdarzeń, który doprowadził do włączenia imienia świętego Józefa do treści mszy świętej, był bardzo inspirujący. Oto jak do tego doszło. W roku 1958 konklawę wybrało na papieża biskupa, który żywił wielkie nabożeństwo do świętego Józefa. Był nim Angelo Roncalli. Tak bardzo go kochał, że rozważał nawet przybranie papieskiego imienia Józef. Papież Józef z szacunku do swojego ziemskiego ojca postanowił jednak przyjąć imię Jan. Przed nim było wielu papieży o tym imieniu, dlatego znano go jako Jana XXIII. W roku 1962 papież Jan XXIII otworzył obrady Soboru Watykańskiego II, powierzając całe przedsięwzięcie świętemu Józefowi. 10 listopada 1962 roku na jednej sesji Soboru biskup Peter Kule przedstawił zebranym swoją propozycję dotyczącą świętego Józefa. W długim przemówieniu biskup Kule zażądał wprowadzenia imienia Józefa do kanonu mszy, kanonu rzymskiego. Niestety był mało znany, a z powodu długiej, pełnej powtórzeń przemowy oraz nerwowości i niezdolności właściwego wysławiania się wielu kardynałów i biskupów obecnych podczas jego wystąpienia, zaczęło szemrać i kpić z niego. W pewnym momencie przewodniczący sesji zażądał, aby biskup Kul zakończył swoje wymowne i święte kazanie o świętym Józefie. Pełne lekceważenia słowa prowadzącego obrady wywołały śmiech u wielu kardynałów i biskupów. Przygnębiony nieudolnym wystąpieniem biskup Kul, szurając, wrócił na miejsce
Z pozoru pokonany, papież Jan XXIII wysłuchał jego przemówienia za pośrednictwem wewnętrznej telewizji, nie rozbawił go w sposób, w jaki uczestnicy obrad potraktowali biskupa Kulego. Papież Jan XXIII znał go, wiedział, że biskup ten wiele wycierpiał w komunistycznej Jugosławii. Był on wielokrotnie przesłuchiwany i torturowany przez komunistów. W procesie pokazowym skazano go na 11 lat ciężkich robót w obozie pracy. Komuniści próbowali go nawet zabić, zamykając go w pociągu, który celowo wykolejono. Na skutek katastrofy miał pogruchotane biodra. Po wyjściu z obozu cierpiał z powodu stanów lękowych i załamania nerwowego, co utrudniało mu wypowiadanie się bez jąkania i powtórzeń. Jan XXIII wiedział, że udział w obradach soboru wymagał od biskupa ogromnego wysiłku, ale że bardzo pragnął on dać świadectwo swojego ocalenia przed śmiercią dzięki wstawiennictwu świętego Józefa. Przemowa biskupa Kulego o świętym Józefie wywołała u papieża Jana XXIII łzy i zmusiła go do działania. 13 listopada, 3 dni po wystąpieniu biskupa, papież Jan XXIII zadekretował, że imię świętego Józefa ma być wprowadzone do kanonu rzymskiego mszy świętej. Dekret zaczął obowiązywać 8 grudnia 1862 roku. Dziś imię świętego Józefa pojawia się we wszystkich 4 modlitwach eucharystycznych. Wprowadzono je w czasie pontyfikatu Benedykta XVI i Franciszka. Papież Benedykt XVI planował wprowadzenie imienia świętego Józefa do 3 pozostałych modlitw eucharystycznych, ale nie udało mu się tego zrobić przed rezygnacją 28 lutego 2013 roku. Papież Franciszek zrealizował zamiary papieża Benedykta XVI 1 maja 2013 roku, oficjalnie wprowadzając imię świętego Józefa do wszystkich modlitw eucharystycznych. Następnym razem, gdy będziesz uczestniczył we mszy świętej, posłuchaj uważnie księdza odmawiającego modlitwy eucharystyczne. Usłyszysz imię Twojego Ojca Duchowego. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy. Pierwsza modlitwa eucharystyczna, kanon rzymski, zmiłuj się nad nami, błagamy, razem z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją i ze świętym Józefem, jej oblubieńcem. Druga modlitwa eucharystyczna, niech uczyni z nas wieczną ofiarę dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo wraz z Twoimi wybranymi, a zwłaszcza z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją i ze świętym Józefem, jej oblubieńcem. Trzecia modlitwa eucharystyczna. Spraw o miłosierny Ojcze, aby wszystkie Twoje dzieci mogły wejść do Królestwa Niebieskiego z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją i ze świętym Józefem, jej oblubieńcem. Czwarta modlitwa eucharystyczna. Kiedy papież Jan XXIII zamknął pierwszą sesję Soboru Watykańskiego II i ogłosił, że imię świętego Józefa zostanie wprowadzone do kanonu rzymskiego mszy świętej, pewien bardzo ważny członek Kościoła zadzwonił do mnie i powiedział: gratulacje. Usłyszawszy tę wiadomość, natychmiast pomyślałem o księdzu, o radości, jaką to księdzu sprawi. Tak też było, ponieważ na tym zgromadzeniu soborowym, które reprezentuje cały Kościół zjednoczony w Duchu Świętym, ogłasza się niezmierną wartość nadprzyrodzoną życia świętego Józefa. Święty Josemaria Escriva de Bulaguer.